Cześć, tu Arpe. Dalej gramy w naszą grę w Call of War. Co tutaj się dzieje? No, Sudan Południowy, zaatakowałem go, tutaj było parę jednostek. Ładnie to w nocy zostało ostrzelane przez mój dywizjon artylerii rakietowej, jest to 10 jednostek. Coś tutaj idzie, jeszcze nie wiem co, zaraz to zobaczymy. Tylko się moje jednostki zbliżą, ponieważ jest to Sudan Północny, oni mają sojusz południowy z północnym. Chcę również wam pokazać na przykładzie akurat Wiksy, ponieważ za 2 minuty zostanie uderzone zostanie 12 jednostek wroga. Tu mamy piechotę w postaci 3 jednostek oraz jednostkę przeciwlotniczą w postaci, jak się w liczbie 3. No i tutaj uderzy dywizjon artylerii rakietowej od Wiksy w składzie 4 jednostki rakietowe, 8 artylerii zwykłej, to jest akurat chałupica poziomu pierwszego. No i tutaj widzimy, że mamy nadmiar tej armii, są 23 jednostki na 10 możliwych. Chodzi o to, że po prostu 10 najlepszych jednostek uderzy. Tutaj widzimy ewidentnie, że najmocniej oberwią jednostki nieopancerzone, później lekko opancerzone. To jest tylko 22%, no ale też nie potrzebujemy atakować jednostek tutaj opancerzonych, ponieważ piechota i jednostka przeciwpowietrzna jest nieopancerzona. Chodzi oczywiście o klasy pancerza. No i zobaczymy, jakie straty zada tutaj ten dywizjon. Za minutę i 24 sekundy zostanie tutaj uderzenie. To jest full wytrzymałości, prawie brakuje tylko 4. No i jestem sam ciekawy, jak to będzie wyglądało. I znowu mi ten ekran ucieka, tak jak poprzednio. Czasami tak się dzieje, że gdzieś mi coś ucieknie. Widzimy tu 7 jednostek piechoty, jeden wozik lekki, czołg, no ale to dopiero później to sobie sprawdzę, ponieważ nie chcemy przegapić uderzenia tutaj Wiksy. Jednostki też przeciwlotnicze się zbliżają. No i tam z tą Afryką ta wojna jest już prowadzona jakiś czas, ponieważ dzisiaj troszkę później nagrywam ten odcinek. Zostało 40 sekund. No na bieżąco. Tutaj Call of War jest takie, że trzeba na bieżąco sprawdzać, oglądać, co się dzieje. Ja to oczywiście pokażę wszystko, całą mapę, mniej więcej jak to wygląda. Na razie czekamy sobie spokojnie na uderzenie tej dywizji. No taki składzik. No w sumie powiem tak. Uderzy 10, ale przyjmie obrażenia 23. I to jest właśnie dlatego też te paczki się opłaca tutaj robić. Na przykład przeciwnik też ma jakąś artylerię, no to wtedy ta paczka grubsza jest troszkę wytrzymalsza, znaczy troszkę zależy od tych jednostek niż ta paczka wroga. No wiadomo, że jednostek więcej lecą już. A działka fajne, sobie odświeżymy. O, elegancko spadło. 157, czyli ponad 20 punktów wytrzymałości. Bardzo ładnie to tutaj zostało ukazane. Widzimy szkody, mniej więcej jakie to robi status jednostek. No super, po prostu super. Tu też są obrony nadany tutaj typ klasy pancerza. No elegancko, elegancko to wygląda. Naprawdę nie jest na razie źle na tej mapie. Tutaj Wiksa też przejmuje powoli Tanganyikę. Desant udał się, ponieważ zobaczcie, tutaj bombowce taktyczne, ulepszone, mają ładny zasięg tutaj z tej prowincji, tak żeby można było bombardować. Osłona dwóch okrętów podwodnych, parę jednostek, to wystarczyło, żeby zrobić desant na Madagaskar. No i Wiksa też przejmuje tutaj te prowincje w tej Afryce. Tu jest ostrzał powolny. No a my sprawdzamy, co gdzie jest. Tu jakaś jednostka, więc to nie zostanie przeze mnie zaatakowane. W teorii możemy tylko sprawdzić, czy to nie jest artyleria. W sumie, jak jest artyleria, to oberwie mój czołg. No i później uciekniemy. Tutaj dużo nie brakuje. I też nie wiem, czy ta jednostka będzie się ruszała, czy też nie. Nasze są tutaj w pogotowiu. 9 jednostek, no ale to ulepszone jednostki. Ja dodatkowo tworzę jeszcze lotniska. Dlatego, że w tyle ukryte są moje samoloty, ich oczywiście nie było widać. To jest 18 jednostek. Mógłbym ulepszyć,
I to by było w sumie chyba nawet najlepsza rzecz, jaką bym mu zrobił, albo i nie. Nie, na razie nie musimy ulepszać. Później skoczymy sobie z pierwszego poziomu na trzeci. Warto czasami przeczekać. Kosz ulepszeń jest taki sam, czy to się skoczy z pierwszego na drugi, czy z pierwszego na trzeci. Więc tutaj poczekamy. Te ulepszenia w doktrynie sowieckiej są troszkę tańsze. Nie jest to źle. No ja po prostu zobaczę, co przeciwnik zrobi za 23 minuty. Staniemy sobie tymi jednostkami, bo nie wiem, czy nie rozpocznie się jakaś tutaj potyczka, jakaś wojna. Tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze górną woltę, ale górna wolta akurat, co dobre dla mnie, ma wojnę z Egiptem, więc nie wiem, czy to przypadek, czy po prostu będą walczyć, no ale jeśli zostanie tutaj odciągnięty front, no to mi to wystarczy, żeby przejąć więcej. Tu sobie mógłbym podlecieć jeszcze samolotami, rozwalić to bez problemów, bo moje samoloty mają zasięg. Zrobimy sobie patrol. O, bez problemów doleciałyby te jednostki. No, zobaczymy jeszcze, co zrobi Wiksa, jak się umówimy tutaj w kwestii podbijania Sudanu Południowego. Później mu napiszę, aby się dowiedzieć, jak to rozpracować. No, ogólnie od tej strony może mi Algieria wejść, może mi Egipt wejść, ewentualnie jeszcze nawet i Górna Wolta, ale w teorii tą Górną Woltę bym raczej nie atakował teraz, a zaatakowałbym tutaj tych dwóch przeciwników, no bo oni są w koalicji tutaj tego Śródziemia. Możemy zobaczyć, że to jest Algieria, Egipt, Ural. Ural nas nie interesuje, no i te dwa Sudany. Marek jest dość mocniejszym graczem, więc tutaj jest inna sprawa. Sudan Południowy to jest, no, gracz średniawy, ale to nie, chwileczkę, czy ja sobie, ja to chyba źle klikłem, a nie, dobrze klikłem. No, to jest Sudan Południowy, więc tutaj też, chociaż na razie stoi ten gracz, no ja bym sobie to wziął, tą ropę, no jest mniej aktywny, jednostki stoją, więc to jest po prostu do rozwalenia właśnie w taki sposób, jak to robi Wiksa, ewentualnie lotnictwem. Te samoloty też do osłony, ale atakować będą bombowce taktyczne i tu jest akurat jeszcze bombowiec ofensywny u mnie na przykład, więc po 5 jedna i druga jednostka, a myśliwce to w razie czego, żeby te jednostki za dużo obrażeń nie zebrały przy tym ataku, dlatego też te paczki nadal się opłaca, tylko po prostu mniejsze są szkody. No ale znowu z drugiej strony, jak polepszamy te jednostki, to tutaj też widać, że tutaj zwiększa się atak. Przy każdym poziomie to mamy 5-4, 4-1, a pierwszy poziom 3-4-2-5. Więc tutaj jest różnica spora. No ale dobra, lecimy dalej. Co się dzieje dalej na mapie? Tak wygląda ta Afryka. Tutaj dość ładnie nam to idzie. U mnie produkcja na razie troszkę stanęła, nie ma za dużej produkcji. W sumie jest samolocik, jeden myśliwiec. Ulepszony drugi poziom robimy fabryki samolotów, robię tak samo drugi poziom mamy fabryki czołgów. Dwa czołgi robię, tych jednostek nie ma za dużo, ale też nas czasami ograniczają zasoby ludzkie. Wystartuję później mocniej. Jeszcze chcę tylko sprawdzić, jak długo się robi. Jeden dzień, 2 godziny produkcji, jeśli chodzi o jednostkę artylerii, czyli w teorii można by ulepszyć. I zaraz pomyślmy, gdzie, co my tutaj mamy za budynki. Stację werbunkową właśnie, żeby móc mieć więcej zasobów przemysłu, po to, żeby więcej metalu było. Stacja werbunkowa to jest zasobów ludzkich, nie? Tego nie powiedziałem. Tajne laboratorium i odlewnia artylerii. Odlewnia artylerii, no, nie będzie pracowała w tym rejonie, nie planuję tutaj, bo chciałem katiusze robić. Czy nic by nie szkodziło, abyśmy tajne laboratorium zbudowali? O, taki sposób. Niech się zrobi tajne laboratorium, ale mnie przeczyściło surowców. A niedługo będzie tu taki samolocik do robienia. Dobra, coś pokombinujemy, może jakiś handel. Aka fajna cena, zobaczcie, jaka fajna cena tutaj. Pożywienia możemy troszkę udać, ponieważ tych zasobów jest w zapasie, więc w teorii nie trzeba teraz budować z tych werbunków. No, te werbunki już są zrobione. Tu jest stacja werbunkowa. W tym mieście tu mamy drugi poziom i dzięki temu jakoś to wygląda. Dobra. O, zobaczcie, tu kolejne jednostki idą.
To już nie jest za wesoło. W tym przypadku musiałbym wycofać jeszcze część jednostek, ale mnie zaczyna ciekawić, co on tam ma. Bo się pojawiły nowe jednostki, taka większa paczka, ale wtedy, gdybym odesłał mój dywizjon artylerii, to by nie było źle. Tak chyba zrobimy, że to tu olejemy, a w razie czego odeślemy te jednostki moje, byśmy sobie zebrali troszkę bliżej gdzieś. Musimy reagować na to, co się dzieje, ponieważ ja to nagrywam, to jest nagrywane na żywo. Tutaj w sumie jak nagrywam, to jest na żywo, bo wrzucam filmiki później. Trzeba cały czas reagować. Dobrze, że to te lotniska. Jeśli będzie tutaj Artcam, to ja dość mocno oberwię. Tego przesuńmy się może troszkę bliżej, bo nie wiem, jaki tu ma plan przeciwnik. Później byśmy troszkę uciekali w dół. Jakieś manewry. Wydaje mi się, że tutaj nam nie czeka potyczka z tym graczem. Dobra, na razie to zostawimy. Co dalej? Jak wygląda to Ameryka Południowa? Tutaj ci dwaj gracze naprawdę zmietli wszystko. Do nich prawdopodobnie doszło Maranhao, grający tutaj gracz Darksner. No, całkiem fajny. Nie widzę, żeby miał wojnę bezpośrednio, więc prawdopodobnie grają razem z Brazylią, ale Brazylia to jest rozwalana północna, czy południowa, gdzieś jakieś resztki pewnie są prowincji. Tutaj cała trójeczka atakują też już powoli Kolumbię. No i tu nie wiadomo, czy nie będzie jakiś starciu z naszą koalicją. Na razie tak wszystko spokojnie. Ktoś czuje też jakiś desant na Górną Woltę, bo tu jest bliskie te przejście. Na razie my musimy się zająć się tą Afryką do końca. Dobra, co tutaj u naszego Ala? No tak spokojnie na razie. Jednostki tu widzimy w tyle. Też jest jednostka artylerii rakietowej. U nas są dobre, to są tutaj od osi. Troszkę artylerii, no i to się przesuwa, żeby tutaj też ładnie czyścić. Woziki, troszkę inna taktyka, woziki do szybkiego przejmowania. I też widzimy artylerię gdzie nie gdzie. Tu przeciwnik jest masakrowany. Harry jest wyżej. Harry, no pracują mu te samoloty, naprawdę. Chyba będzie lotnisko, tak? Dlatego Harry się zbliża. Zobaczcie, jak ładnie. 27 samolotów od Harry'ego zbliżają się do tego lotniska po to, żeby te bombowce taktyczne bombardowały gdzieś 10, no i do osłony 17 myśliwców. A te 10 po prostu będzie pracowało tutaj bombowców taktycznych nad jakimiś tutaj jednostkami wroga. Mamy tu czołgi. Mamy tutaj. No i wozików sporo. Taki kompleks tej armii. No i tutaj jesteśmy jeszcze też u Igasa. Zobaczcie, jak Igi po prostu świetnie poradził sobie z dwoma przeciwnikami. Przeczyścił ich, przechodzi tutaj dalej do ofensywy. I przy okazji jeszcze północno-zachodnie Stany też są atakowane. Igi standardowo czołgami do przodu. Jest też wsparcie artylerii rakietowej. Widzimy samoloty w liczbie 12. Igi musi troszkę odbudować straty po tych ciężkich walkach. To też jakieś jednostki są. Prawdopodobnie to jest tak, to jest przeciwnik, który ucieka. Północne i Stany. I tu widzimy, zostawił sobie stolicę Igi, żeby ją przejąć później, żeby te morale tutaj podbić przed ukończeniem się tego dnia. Tak by to wyglądało mniej więcej. Ta Ameryka jest ładnie tutaj podbijana. Możecie zobaczyć, że teraz są te paczki też mniejsze robione, że na przykład jak jakieś większe starcia, to wtedy warto to mocniej troszkę po to, żeby zabrać na klatę jakieś obrażenia przy jakiejś wymianie ognia, czy tam samolotów, czy wojsk rakietowych. Zaczyna mnie ciekawić, co tutaj idzie. Bym to chciał zobaczyć. Chciałbym się troszkę jeszcze przesunąć. 10 minut do przodu. Niech tak będzie. Bo tutaj zapowiada się jakaś sieczka. Te samoloty też już przysłał wyżej. Bo to wszystko trwa, nim to doleci. Trzeba to poprzesuwać. Tu się szykuje coś
Ostrego, no nie Ostrego, no ja bym to mógł zaraz zaatakować moją dywizją za 13 minut artylerii, no ale nie ma wojny jeszcze z tym leczem Sudanem Północnym. Ja zobaczę tylko, co tutaj jedzie. No, to się nie odświeży. Tak to wygląda mniej więcej. No, tutaj jest 17 minut do kolejnego uderzenia. No mam troszkę więcej tego wojska właśnie na ten typ jednostek, ponieważ ten dywizjon artylerii jest mocniejszy 3-4, 2,5 niż na przykład dywizjon artylerii tutaj aliantów, a nawet i nie 3-8, 2-8. Mocniejsze będą prawdopodobnie samobieżne, bo to one miały bonus, tak, to jest mocne. To do tego będzie tutaj to lepiej wyglądało. Na razie trzeba poczekać, co przeciwnik zrobi. Próbuję tutaj, kto wie, czy on te wszystkie jednostek nie wysłał. Dlatego też my się wycofujemy. Dla bezpieczeństwa mamy tutaj troszkę czasu. Egipt już, zobaczcie, Egipt już to podbił. Czyli kto wie, czy oni tutaj trójeczkę nie atakują mnie. Ewentualnie zawsze mi pomoże Wiksa, w razie problemów odeślę samoloty, mamy połączenie tutaj lotnicze, chociaż to bym musiał naprawić to lotnisko, żeby to połączenie było z tego lotniska dotąd. Tam mu też później napiszę, żeby to poprawił Wiksa. Dobra, no i ostatnia rzecz, to w sumie jakie badania robię? No to robię tą artylerię i bombowiec ofensywny. To tak na dzień dobry. Te dwie rzeczy tak chciałem rozbudować. Gazeta, ja jestem na drugim miejscu, jeśli chodzi o punkty, no to się będzie zmieniało tutaj w zależności od tego, jakiego się przeciwnika trafi, jak to długo będzie podbijane, czy jest szczęście, czy jest dużo botów, czy nie botów i tak dalej, to jest dużo od tego rzeczy zależnych. Mamy czwarty dzień, no ja bym tutaj troszkę niżej podjechał. I co my tu mamy? No to moje... To nie jest moje, to jest Alberta, czyli to jest Igi. No to jest północno-zachodnimi Stanami, też bardzo ładnie, ładny wynik. Ja tu chcę jechać niżej, ponieważ chodzi mi o aktualizację na temat wojska, armii, bo się dzisiaj pojawiła, więc może się to tutaj uda jeszcze pokazać. Jest dużo, chociaż minęło troszkę czasu, a tak dużo tych wiadomości, zobaczcie ile botów się pojawiło, gdzie niegdzie. Najpotężniejsze armie świata. Co my tu mamy? No i my jesteśmy Angolą na 9 miejscu. Ale uwaga, 3%. Wszyscy mają po 3%. Więc jestem ja, jest Maranhao, jest Peru, który tak dobrze tam gra. Indie tutaj południowe też mogą być ciekawe. Australia jest mocna, Kalifornia, to jest tutaj nasi już. Afryka Południowa to jest Wiksa. Meksyk Północny to jest nasz gracz. Brazylia Północna to jest przeciwnik. Więc tutaj tak w miarę to się jeszcze, jeśli chodzi o siły, bierze i wyrównuje. Zobaczymy, jak się rozwinie wszystko. W sumie bym mógł jako pierwszy go uderzyć, bo i tak dojdzie te starcie. I tak chyba zrobię, że za 9 minut bym go tutaj uderzył. No ciekawe, co tu idzie jeszcze. Mógłbym odhaczyć w sumie tego czołga i zobaczyć. Byłoby szybciej może. Może byłoby szybciej, gdybym odhaczył. Wiecie co, ja chyba sobie zrobię tą wojnę z tym graczem, z tym Sudanem Północnym, bo nie będzie mi tutaj z takimi wojskami chodził, a mam okazję go pierwszy tutaj zaatakować wojskami rakietowymi. Odeślemy te jednostki, no i taka ta linia defensywna by była z mojej strony do czasu, aż do przodu pójdzie bardziej Wiksa, więc przejąłbym na klatę Sudan Północny, Egipt i Algierię. No bo już część wojska rozwaliłem Sudana Południowego. To wiecie co, ja wam może to zostawię. No, za tych 8 minut uderzę w te jednostki. To idzie na razie do przodu. Ja to uderzę i zacznę uciekać. To w sumie jak zacznę uciekać, to nie. To się nie będziemy przesuwać. Tylko taka do tego te momentu mi to wystarczy. Nie ma sensu, żeby gdzieś dalej. Dobry gracz, no poziom ma wyższy od mojego. Marek grający aliantami, ładnie to wygląda z jego strony.
poziom doświadczenia też na pewno ma, chociaż nie jest to jakoś za bardzo rozwinięty, no ale widać, że ewidentnie te siły tutaj połączonych stron tego sojuszu plują w dół, no bo mamy tutaj podbicie Egiptu, mamy tutaj już Algierię, czyli wiadomo, że to idzie niżej. Ja na razie nie chcę z Górnowoltą myślę tylko o wojnę. Tu też sobie zostawiłem tą stolicę, która zostanie niedługo podbita. Co my tu mamy? Mamy tutaj puste prowincje do przejęcia, sobie możemy troszkę zrobić większy ten bufor w taki sposób. I tu zostało nam 7 minut, no to uderzymy. Co bym tu jeszcze pokazał? No właśnie, jeszcze tam były Indie Południowe, nie? Czy jakoś tak miały też dużo sił? Co to za gracz był? Fifik, który jest 41 poziom, no tak średnio najeżdża, to wygląda, ale sił ma dużo zgromadzonych, nie? No tutaj czekamy, jak się coś rozwinie, na razie tak się biją o dominację, więc to na razie potrwa. Tutaj też walki są bardzo mocne w Europie, tutaj Ukraina, Rumunia przeciwko komunistom, Rosja Centralna z sojusznikami, jeszcze Szwecja tego doszła, jakieś potyczki, no każdy ma tam swoje jakieś wojenki, wojny, my czekamy na to starcie, naprawdę to już do tego idzie, więc my tu potrzebujemy czasu, żeby to wystrzelać. Ja bym sobie tą wojnę jednak z tym graczem zrobił 6 minut. Koalicje wyglądają, no tutaj najlepiej patrzeć po prowincjach. Czyli ta afrykańska jest najmocniejsza, z którą akurat będzie prowadzona wojna. Później są komuniści, też jest 5 graczy. Zjednoczona Azja, co to się stało? Mimo, że jest trójeczka, to są dość wysoko. No i chyba w sumie tyle z tych utworzonych. Na pewno ta koalicja jeszcze w tej Ameryce Południowej będzie. No i ta nasza tutaj. Jeszcze nie mamy koalicji tak oficjalnie. No ale jeśli to powstanie, to będziemy na pierwszym miejscu. Mi się nie spieszy z tym. 6 minut. No zostawimy to. No jestem sam ciekawy, jak to oberwie. To jest w sumie też ulepszone, czyli w teorii te jednostki dość mnie tak klepły. Ja się nawet wycofam trochę. Już. Lepiej się bronić na własnym terytorium, ze względu na to, że przesuwanie tych jednostek, przejazd tych jednostek jest szybszy. To można zobaczyć, że prędkość na wrogim terytorium to połowa. To nie ma sensu po prostu tutaj coś kombinować, tym bardziej, że nie wiemy, jakie siły przeciwnik zgromadził. No moich jest dużo tutaj sił, zawsze jestem w stanie 14 tych działek rakietowych, artylerii rakietowej przesunąć gdzieś, żeby to wyglądało jakoś. No tu są pustki, tam mamy 4 piechoty moje. No okej, okay. I tu też zaraz będziemy widzieć, co ma przeciwnik. No zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Ja tylko czekam, żeby Wiksa się przesunął mocniej do przodu. Może coś z tego będzie. Wycofamy i za 4 minuty uderzymy. I to by było na tyle w tym odcinku. Bo tutaj, jeszcze chcę sprawdzić, jak to wygląda sprawa z samolotami, z kosztami, czy mnie stać po prostu na jakieś samoloty ropa. Wszystko stać, tylko nie ma ropy, czyli ropę byśmy musieli kupić z 200 ropy. Ciekawe jest, jaka cena ropy jest na rynku. O, to jest dobra cena. Możemy kupić troszkę ropy za 5000, dlatego żeśmy sprzedali tego pożywienia. Ropa sprzedana. I w tym przypadku, jak się zrobi myśliwiec, to w sumie by się przydał jeszcze jeden myśliwiec. Tak by to wyglądało, żeby było przynajmniej 10 myśliwców. Tu jeszcze mi się też robi. A tu jest w sumie, będzie 10 myśliwców. To nie, jeszcze zastanowię się jeszcze, co zrobić. Ale wydaje mi się, że tych myśliwców zawsze, jak jest więcej, to jest lepiej. A 10 jednostek do uderzenia wystarczy. Mamy 3 minutki. Ale teraz uwaga, ja nie mam wojny, więc tą wojnę muszę wywołać temu graczowi. Ale to ją wywołam wtedy, kiedy będę miał na to ochotę. Bo na razie tej ochoty nie mam. Dopiero po 3 minutach będę mieć ochotę. Te 3 minutki trzeba, o coś się pojawiło nowego.
przejęliśmy tutaj tą prowincję. Elegancka sprawa. No niestety nie jestem w stanie tutaj dalej pojechać. Tylko ta stolica zostanie podbita, bo musimy wycofać jednostki na to, co wyjeżdża. No i w taki sposób to jakoś będzie, myślę, w porządku. No ten przeciwnik akurat grający z tym Sudanem Południowym nie jest za bardzo aktywny. Tu mamy czołga mojego. Będziemy ciekawi, co tam jest. Nie widać. Trzeba poczekać. Samoloty dopiero w drodze. Zostaje 2 minuty 40 sekund. Będziemy mieć niespodziankę na pewno. A powiem wam szczerze, że nawet i prędzej by to można zrobić, żeby to uderzyło. Zrobimy takie coś. Nie chcę z tobą pokoju. I zrobimy tak, a tak, i wtedy będzie mniej. 22 sekundy. I co my tu mamy? 179 punktów wytrzymałości. Zobaczymy po uderzeniu, ile to będzie. Za 10 sekund. Ile zostanie? Jednostki niech tutaj jadą. My to zaraz zaatakujemy. Nie będziemy się bawić. 179, odświeżymy. Zobaczcie ładnie, 146. I teraz tak, ja się tutaj lekko wycofam. To niech strzela, jeśli on się nie ruszy, to będzie tutaj bombardowany. My się troszkę wycofujemy, żeby móc właśnie uciec i na swoim terytorium ewentualnie się pobronić. No i część jednostek jest przesuwana. Chociaż wam powiem szczerze, że tak mnie korci tutaj to podbić, żeby więcej widzieć. Wystarczyłyby nam, pomyślmy, no, z dwie jednostki tego typu. O tak. Dwie odeślemy. Mogę w każdej chwili stworzyć sobie nowe. Tu mamy. Gdzie tu mamy? Tu w tym rejonie. No w sumie niech będzie, ok. Niech się robi jeszcze jedna ta artylerka rakietowa. I samoloty stać, dalej stać, spoko. Czyli te surowce nadal jeszcze w porządku, jedną zrobimy jeszcze dodatkowo jedną artylerię. Się na razie nie rusza, to dobrze, my się wycofujemy. Za kolejne pół godziny, jak się nie pojawi, to znowu oberwie mocniej. Ja go tak wciągnę na teren po prostu. W taki sposób bym chciał to zagrać. Tu widzimy pustkę. A to też do przejęcia. Aby to było tymi dwoma czołgami. Mógłbym trochę pojeździć, tutaj pownerwiać. To też jest opcja. Tu go przeciąć jakoś. No taki mniej. Ohoho, tu mamy trzy czołgi. Zatrzymiemy sobie tego czołga mojego, czyli na pewno w to nie wjedziemy. Trzy czołgi. To będziemy pamiętać. Jedziemy tak. No moim terenie mnie oczywiście nie złapie. Nie ma co wjeżdżać. Tylko taką zrobimy w miarę sprytny jakiś manewr. No i tyle, no podoba mi się tutaj, no nie źle. Gry są cały czas emocjonujące, no ale też wymagają pomysłu, strategii, dyplomacji. Na tym to polega. Mam nadzieję, że ten sezon Wam się będzie podobać. Taki cały, z każdym jednym odcinkiem. I teraz tak, zobaczmy, co pół godziny to strzela. No to teraz, nim ja nakręcę następny odcinek, minie te 20 ponad godzin, no to się okaże tak, że ja już gdzieś będę tutaj. Chyba, że ewentualnie doślą tutaj Algieria i ten Egipt jakieś dodatkowe jednostki. To wtedy ustawiamy kolejne siły i będzie ładna walka. Co on zrobi? Jeszcze się nie ruszył. Tu niedługo coś wchodzi, no ale my nie będziemy czekać, bo bym musiał cały dzień klepać, co tu się pojawi. Jak będzie artyleria, to oczywiście zaraz zmienię kierunek, to mogę też połączyć w razie czego. Jeśli jakiś ostrzał był podwójny, no to połączymy i tak to uderzymy. W ostateczności jeszcze zobaczę, co nadlatuje. Nadlatuje moje skrzydło, to jest samolocików. Niech to idzie, mamy zapasy na produkcję dalszych jednostek. Jeszcze ta stolica padnie, to dopiero będzie tego wszystkiego. Chociaż wam powiem szczerze, że mógłbym to nawet i prędzej podbić. A wiecie czemu? Dlatego, że tutaj te prowincje, co mam, pozostają sobie tu 100%, nawet nie muszę. No ale te w pobliżu. Tak skoczy ten poziom szybciej.
chodzi o te morale, żeby było wyższe, no to wtedy wiadomo, że i też jest lepsze wydobycie. Więc nawet i chyba nie ma co czekać. Tu nic nie wyjedzie, mi z drugiej strony. A te potyczki z przeciwnikiem troszkę potrwają. A zobaczymy, jak to się rozwinie. Dobra, ja kończę, bo już troszkę gardło boli. Na razie będzie prowadzony ostrzał. Mojej artylerii prowadzony ostrzał jest od Wiksy. I tak z tą Afryką walczymy. Mamy samoloty w razie czego. Dobra, to do następnego odcinku. O mojego troszkę wam pokazałem mojej gry, pokazałem troszkę chłopaków. To jeszcze nie jest koniec. To jeszcze dużo przed nami. Do usłyszenia, do następnego odcinku. Cześć.